Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. Tato, a gdzie teraz? Cześć, właśnie siedzimy w samolocie do Porto. W te wakacje postanowiliśmy zwiedzić Portugalię i znaleźliśmy tanie loty do Porto. Siedzimy na pokładzie samolotu Airbus A320 i za chwilę ruszamy do Porto. Znaleźliśmy tanie loty, no i tyle, zobaczymy Porto, później pojedziemy Flixbusem do Lizbony, zwiedzimy Lizbonę i z Lizbony będziemy mieli powrót do Warszawy. Pogoda jest ładna, około 30 stopni, samolot wypełniony w 1/3, widać, że niedawno odebrali. Tutaj, ponieważ jest to krótki lot, serwują przekąsek oraz napoi. Jest tylko bezpłatna woda, a jeżeli chcemy coś więcej, musimy sobie dokupić we własnym zakresie. No i czekamy na start. Witamy w Porto. Jest już wieczór, godzina 19:30 bodajże. Wylądowaliśmy na lotnisku, idziemy na metro. Jest tu fajnie wszystko oznaczone. Zobaczcie, jest tam znaczek metro i strzałka. Wcześniej były takie naklejki, które prowadziły. Więc naprawdę jest to fajnie oznaczone. My jedziemy jedziemy metrem E, przynajmniej tak jest napisane. No i zobaczymy, jak to wygląda.
Pierwszy raz jesteśmy w Porto. Pieniędzy nie wypłacamy ze względu na to, że można płacić wszędzie w euro. Metro w tą stronę, czyli tam metro tam. Prosto. No i idziemy. Wchodzimy na stację metra. Po prawej i po lewej stronie są automaty do zakupu biletów. Jeszcze nie wiemy, jak to działa, ale jest tutaj napisane one ticket per person, access to the entry, public transport system, choose Z4 to Porto Center. Ok, czyli jeden bilet na osobę musimy kupić i zaraz obczajmy, jak to działa. Wiem, że tam było 2,15, że kosztuje, no ale zobaczymy. Dobra, jak kupić bilet w metrze? Klikamy English, tu jest taki przycisk i klikamy buy. I teraz wybieramy, czy 24-godzinny, czy na jeden przejazd. Na przejazd. Do jakiej strefy? Do centrum jest Z4, czyli wybieramy Z4 i wybieramy ilość przejazdów. My chcemy jeden przejazd. I teraz wybieramy, czy chcemy fakturę z numerem NIP, czy bez. Chcemy bez i płacimy 2,75. Normalnie przejazd kosztuje 2,15, 0,60. Płaci się za kartę i tą kartę później się doładowuje. Wybieramy, że chcemy płatność kartą. Potwierdzamy OK, wpisujemy PIN. Informuje nas, żeby zabrać kartę. I zaraz nam automat wydrukuje taką otóż kartę. Tak wygląda karta. I teraz tą kartę będziemy później doładowywali, jeżeli chcemy jechać gdzieś dalej. Dobra. I kolejną kartę kupujemy. Każdy pasażer musi posiadać swoją kartę. Dobra. English, buy, znowu ticket na Z4, jeden przejazd, bez numeru NIP, płatność kartą, wkładamy kartę, pokazuje nam, czy kwota się zgadza, klikamy OK, później wprowadzamy PIN, potwierdzamy, mówi nam, żeby remove the card i drukuje nam kartę. I tyle. Idziemy teraz na metro. Ja nie zauważyłem, natomiast na dole jest jeszcze taki, bo nie ma tutaj bramek, tylko po prostu się przykłada kartę, tak jak w Londynie to było, że z boku się przykłada kartę i trzeba tą kartę odbić. Martyna poszła z Czarkiem odbić nasze karty, a my czekamy na pociąg, który ma być za 4 minuty. Tak wygląda w środku pociąg. I pojedziemy 34 minuty. No i jedziemy. Dobra, wysiedliśmy z metra i proszę Państwa, oto nasz hotel. Jesteśmy dosłownie po drugiej stronie ulicy. Więc bardzo fajnie, bardzo blisko. No i idziemy do hotelu się zameldować. A tutaj reklama Idealista. To jest portal z ogłoszeniami nieruchomości w Hiszpanii i w Portugalii. Coś jak znajdę fajnego, ale... Jesteśmy w sklepie w Porto i kupiliśmy Fantę o smaku marakui. I udało nam się dostać coś, co z Zuzą lubimy. Guarana Antarktyka prosto z Brazylii. Ale i tak nic nie przebije, co kupił Czarek. Czarek, co kupiłeś? Gumy do rzucia cynamonowe, nie? No. Dobrze, i jakaś recenzja tych gum? Jest dobre, smakuje jak cynamon. Czuję po minie, że to nie był strzał w dziesiątkę. Dzień dobry, witamy w Porto.
Tak wygląda widok z okna. Jesteśmy przy stacji, mamy hotel przy stacji Tridade, czy coś takiego. Tridade. Także zaraz jest tam stacja metra, a my powoli się zbieramy i idziemy na zwiedzanie miasta. Wyszliśmy z hotelu, idziemy na śniadanie. I na śniadanie idziemy do marketu. No więc śniadanie, jemy w markecie. Obrigado. Idziemy teraz kupić coś do picia. Kawiarnice, które były w Tuluzie. No są. Bekonowe. Ej, krakersy bekonowe. Bekonowe. Bekon. Bekonowe. No i dobra, patrzcie to. Wino. Wino w kartoniku jak sok. Białe, czerwone. I nasza małpka. Winna małpka. No i idziemy uliczkami Porto. I dochodzimy do placu miejskiego, Praca Municipal. Po lewej stronie mamy ratusz. Na placu stoi również napis Porto. Przeważnie jak zwiedzaliśmy inne kraje, to było I love na przykład Bejrut, I love Tripoli, I love, nie wiem, Playa del Carmen, a tu po prostu jest Porto. Tak wygląda ratusz. I ta kolejka czeka tutaj do zrobienia zdjęcia sobie przy napisie Porto. O. O, może nawet tak jest. Fajnie, fajnie.
trafiliśmy do informacji turystycznej, która znajduje się zaraz koło dworca Santo Bento i bardzo fajnie to działa, pobiera się bilecik, się czeka i powiem szczerze, że ta informacja jest generalnie duża. Są darmowe mapy, można sobie wziąć. I jest to zaraz koło dworca. Znajdujemy się przy stacji metra São Bento i tutaj jest dworzec São Bento, dworzec kolejowy, w którym są kafelki. Idziemy zobaczyć te kafelki. Wyszliśmy z tej informacji turystycznej. Tam można też zakupić kartę Porto, która jest odpowiednio na 24, 48, 72 godziny z transportem miejskim lub bez. Płaci się jednorazowo i dostaje się zniżkę w atrakcjach. Dobra, my idziemy na dworzec. Dworzec niestety jest tutaj w remoncie, ale chyba w środku będzie ok. O, już widać kapelki, malowane sceny z życia. I tłum podróżnych. Dużo osób tutaj przychodzi, żeby po prostu podziwiać te kapelki, a wcale nie jadą pociągami. A jak wygląda sam dworzec? Sam dworzec nie jest wielki. Cztery tory. Po środku jeszcze na zewnątrz. Nie, dosyć mały dworzec, ale taki kameralny, w centrum miasta. No i idziemy zobaczyć te kapelki. W sumie po to przyszliśmy. Thank you.